A teraz niespodzianka. Tego nie było w programie, nie wiedzą Państwo, ale tak to już jest, jak młodych nosi, są pasjonatami, coś kochają, coś robią. Przecież mogła skończyć właściwie na tych skrzypcach, koncertować, w różnych orkiestrach grać, ale zainteresowało ją coś innego, coś nowego, coś nietypowego. Ale trzeba coś robić, bo nosi i bardzo dobrze. I założyła zespół, proszę Państwa, który dzisiaj wystąpi przed Państwem. Zespół nazywa się Karma Trio. Parę słów o zespole. Trzy osoby. Ja, mój dobry kolega akordeonista i kontrabasista. Może poprosimy na scenę. W międzyczasie Karolina nam coś powie o nich. Bez nich czuję się jak bez rąk. No właśnie, gracie, jeździcie, coś robicie, coś was nosi. Jeden jest inżynierem po Wojskowej Akademii Technicznej. Proszę bardzo, pan inżynier gra na kontrabasie. No i na gitarze basowej. Natomiast drugi nasz dzisiejszy bohater, pan Patryk Walczak. Jest absolwentem katowickiej szkoły jazzu, czyli jest jazzmenem również, więc jeśli bardzo Państwo będą chcieli, to właściwie u nas, proszę Państwa, nie ma sprawy. Karolina gra na wszystkim, panowie również. Inżynier, jakby coś się zepsuło, nie ma problemu. Zespół działa coraz mocniej i szykuje się do wydania płyty. I tutaj jest prośba do Państwa. Młodzi zapaleńcy, nietypowe zainteresowania, jak na dzisiejsze czasy, bo właściwie to disco polo, jak Państwo wiedzą, szaleje wszędzie. A kto tam się interesuje jakąś fidelą czy suką, jeszcze w dodatku biłgorajską. Więc proszę Państwa, prośba, może ktoś coś pomoże. Płytę chcą wydać, chcą po prostu grać, zaistnieć. Ja już dzisiaj w imieniu własnym i dyrekcji hotelu oświadczam, że udostępniam wam salę na promocję waszej płyty. A może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł? Polecam, bo wśród Państwa, jak już się przekonałam podczas poprzednich naszych scen talentów, są osoby, które mogą pomóc, mogą zarekomendować, mogą przedstawić, mogą wiele.